Cześć, moi drodzy, z tej strony Kazuk, witam was ponownie w kolejnym odcinku, jak widzicie, z Uncharted: Zaginione dziedzictwo. Nie, żarty. Zaginione dziedzictwo, czyli dodatek... O, co to za miejscówka? A. Zaginione dziedzictwo z... No, Zaginione dziedzictwo, które jest dodatkiem fabularnym do Uncharted. Ogólnie samodzielnym dodatkiem, więc... Teraz zmierzamy do tej głównej świątyni, którą odblokowaliśmy. Ciekaw jestem, czy ktoś na nas będzie czekał, czy nie? Okej, jesteśmy na miejscu. No i już. Idziesz? Będę za tobą. A, cutscena od razu, no spoko. Niesamowite. Ganesia jest przypadkiem? Ile czasu zajęło wyrzeźbienie czegoś takiego? Lata. Dziesiątki lat. Hojsalowie mieli smykałkę do rzeźbiarstwa. I do prowadzenia wojen. To też. W ten sposób upamiętniali swoje zwycięstwa nad Persami. Chyba dzielnie walczyli. Zgadza się. Niestety nie przetrwali. O, przykro mi. Ale nie ma tego złego, prawda? Znam skądś ten kształt. To rzeźbienie wygląda dokładnie tak samo, jak na dysku. I co to znaczy? Tego jeszcze nie wiem. Ale dźwignia jest, więc trzeba pokręcić. Ale myślę, że trzeba użyć tej dźwigni. Żeby archeologia była naprawdę taka prosta. Zatańczymy? Postaraj się niczego nie powiedzieć. Nie pyskuj. Łamie się coś czy nie? O, drzwi się otwierają. Pewno tam się nie usłyszeli. Tego się nie spodziewałam. Gotowa? Tak, tylko... trochę mnie wcięło. Gdzie? A, zamyka się. Ale ładny widok. Myślę, że dalej grama, tu cutscena jest. Witaj w ścisłym centrum Halebidu. Ostatnim znanym miejscu, w którym widziano kieł. Ładnie tu. No, co jest? Halo? Co jest? Nie uważasz, że między posągami Ganesi powinno być coś w rodzaju tamy? Rozpadła się ze starości? To jak tam wejdziemy? Czekaj. Ta. Oczywiście lornetka. Spójrz na koronę. Ktoś ją uszkodził. Jako ktoś. Faktycznie. Może to była strażnica. Pewnie Persowie nią weszli. Słuchaj. Dawajcie, więcej robienia, mniej gadania. Wielu lat. Czy wspomnienia? A teraz widzę je na własne oczy. Zrób zdjęcie. I wyślij tacie. Chyba nie żyje. Na pewno. Co? Nie umiesz obsługiwać komputera? To weź zdjęcie i mu je pokaż. Wiesz, na takie gesty jest już trochę za późno. Nie chciałam. O Boże, nie, proszę. Daruj sobie. A to może pójdziemy do Halebidu? Tak. Chodźmy. No, podoba mi się. O, 5. rozdział. Wielka bitwa. Aż trudno w to uwierzyć. Pomyśl, ile włożyli w tę pracę. Rzemieślnicy, budowniczowie. Niewolnicy. Ich dzieło przetrwało. Ale oni przepadli. Zamiast budować tak okazałe miasto, ich król powinien się zająć ochroną ludu. Czy coś tu było? A, nie, kawałek drzewa. Wow, nie tutaj. Gdzie ona poszła? Okej, nie zginęliśmy. Są schody na dół, a raczej to, co z nich zostało. To jak się dostaniemy do korony? Masz może śmigłowiec? Został w garażu. Kurczę, no to się wspinamy. Opcjonalne rozmowy. O, znajdźka. Mam, czegoś zbadam. A, tylko pudełko na herbatę. A tam coś nie było też? Lina. Możemy zaczepić liny. A, myślę, coś powiesz jeszcze? Okej, gotowa? Wiii! A sobie idziemy na skałkę. Pięknie. Czy tam najpierw, czy tam? Okej, nie wiem, czy dobrze poszedłem. Szukaj drogi w górę. No co to? Podka. Pod wodospadem jest jakaś budowla. O, racja. Czy ten po prostu można było też wejść? Tak, to po prostu inne wejście. Dobra. Pójdź mnie, nie chcę spać przez to, że mi stajesz na drodze. A, dobra, mamy. No to w górę. No cały czas staramy się. Pamiętać, zawsze trzeba się piąć w górę. Hej! Bo... Okej. Czyli nie spadnę tutaj. Nie ma żadnych znajdziek? Nie. Patrz, jak ładnie. Z bliska robią jeszcze większe wrażenie. A będziemy jeszcze bliżej. Choć akurat zostawili liny, ja chcę sam... Patrzcie, pomyśleli o wszystkim. I pod paluszkiem. Tutaj, idę. Chodź, tędy. Myślałem, że zerwie się z nią. Kółko mnie o to pytasz. Najlepiej po prostu przyjmij, że nie. O, właśnie. Było blisko. Tak przy okazji, to na pewno nie jest bezpieczne. Zauważyłam. Dasz radę wrócić na górę? Tak, idź dalej, dogonię cię. No, co jest? Okej, rozbujaj się i... Ładnie, bardzo ładnie. Ale tak naprawdę dałaby radę na 100%. Co trzeba mieć mięśnie, nie wiadomo z czego zrobione. Trochę kamera się pogięła. Spoko, dam radę. Oj, nie wyciągaj. Niech będzie. No, patrzcie, jak ładnie to wyszło. Lubię, kiedy ładnie prosisz. Ja to wiem, teamwork, współpraca. Myślałam, że Ganesha usuwa przeszkody. Chętnie ześlę ci je na drogę, jeśli na tym skorzystasz. To dlatego strzegł Halebidu? Jest też panem fortuny, tym, który zapewnia pomyślność i sukces. Jasne. Ale dość mi tutaj idzie dalej. Fajne. Można ją popchnąć? A. Naprawdę nie ma żadnej drogi? Ha! Dobra, powiedzcie mi. Gdzie teraz? No ba. A, dobra, rozumiem już. Pięknie. Super. I tak przejdziemy z jednego pomnika na drugi. Znaczy pomnika, posągu. Fajnie, co? Nigdy nie robiłam nic tak szalonego. W dobrym czy złym sensie? Dam ci znać. Co, nie mogę? Zamknięty tam. Ojejku, szczerze dla mnie myślałem, że nie doskoczy. A tutaj patrzcie, skacze, łapie się wszystkiego za pierwszym razem. Dzięki. Będzie lepiej, jak dotrzemy. Ogólnie tym, co tam projektują, powinni chyba wysłać ich. Powinni wysłać na taką wspinaczkę, zobaczyć, jak się ciężko wspina naprawdę. Nie ma jaj, żeby wejść tak wysoko. Plaszek, buch. Jeszcze wyżej? Matko, to naprawdę trzeba być nieźle wysportowanym, żeby się tak móc wspiąć. Jeden parę osób na świecie istnieje, które by dały radę, ale... Gdzie my jesteśmy w ogóle już? Na toporku? Chyba wiem, gdzie możemy przeskoczyć do korony. Jeszcze kawałeczek. No dawaj, jesteśmy prawie na miejscu. Było grubo. Dzięki. Lepiej się pośpiesz, zaraz spadnę. Zagacie. Ha. Patrzcie, jakby sobie sama nie dała rady, samo żeby było po niej, no. Znowu kascena? Nie, widok genialny. To, jak te Indie zaprojektowali, to naprawdę szacunek. I jak? Przepięknie. Powiedz, jak stąd zejdziemy, co? Okej, powolutku. Łap się! Co jak to było? Dobra. I bój. I bój. Prosto. Okej, na górę. Teraz, że znowu się ześlizgnie gdzieś. Tu jest chyba stabilniej. Nie zapeszaj. Mówisz, że stabilnie, zaraz łup, lecicie na dół. Oto i nasze wejście. Możesz podziękować Persom. Jesteś tam wyżej, czy nie? Trzeba zejść. Spadniemy pewnie. Wiedziałem. Wow, niezły pocisk. Persowie mieli trebusz. Trebusz? Nie możesz powiedzieć katapulta jak normalny człowiek? Trebusz to rodzaj katapulty. Strzela cięższymi pociskami, jak ten. I na dalsze dystanse. No tak. Dobra, dobra. Nauczyłaś się tego w wojsku? Sprawdziłam w Wikipedii, jak normalny człowiek. Ojej, patrzcie, pierwsze takie nawiązanie bardzo znajome. Wikipedia. Znaczy, teraz mamy zejść na dół. Gotowa? Zaczynaj. Niezwykłe. To starzy kumple, Paraśurama i Ganesha. Jak daleko mogę zejść? Kiedy nie walczą z demonami, czasem wszczynają bójki ze sobą nawzajem. Nie wygląda to tak. Ganesha nie ma nawet broni. Wiesz, widocznie to nie w jego stylu. Ale czemu nie mogę? A, tam jest. O, widzę znajdźkę już. A widzicie, schowana jest za słoniem. Po prostu wyryli to wszystko w zboczu góry. Na to wygląda. Dobra, tutaj są drzwi, które są się zawalone. Zabarykadowali drzwi. Nie wyszło im to na dobre. Pewnie nie myśleli, że Persowie skoczą im na głowy. Po dwóch najazdach powinni być przygotowani na wszystko. Może po prostu nie wierzyli w porażkę. Ja myślę, że głęboko jest. Posprawdzamy, co tutaj się kryje. Nie, tutaj nie, więc idziemy pewnie, tutaj jest przejście. może jednak nie. Ale na coś ta woda jest tutaj. Czy tu te drzwi trzeba podejść? A nie, tam jest przejście, widzicie? Ta luka. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Tędy. Nie widzę cię. Zobacz, broni pancerze. Miałaś rację. Czasem mi się zdarza. To perskie? A, wygląda raczej na perskie i hojsalskie. Pierwsza linia obrony. Czyli walczyli razem tutaj ze sobą. Całkiem nieźle nam idzie. Oj, kolejny zamek taki. To kolejny z tych drzwi. Zobaczmy. Przycisk naciski. A nie, otwarte już. O, miło. To akurat działa. I to mi się podoba. O. Wreszcie trochę światła. Zupełnie jak w krypcie. Chowanie zmarłych nie leży w naturze Hindusów. Są zwolennikami kremacji. To piękna ceremonia. Anti-ishti, z sanskrytu, ostatnia ofiara. A w nim nic nie ma? Ofiara? Hindusi wierzą, że ciała to tylko pożyczone naczynia, które po śmierci trzeba oddać. To całkiem ciekawe. Dla nich jest już za późno. Ej, dobra, tutaj. Poczekać. Kościsto. Jezu. To tutaj ostatnia bitwa. Nawet to ich nie ocaliło. Ale nie ma tego złego. I serio, nikt tego nie odnalazł. Trochę to naciągane, szczerze powiem. O, kolejne drzwi. Których oczywiście nie mogę otworzyć. O, to szczur? Dawam się, że szczura widzę. Z glinem nabity na włócznie. Jezu, stoi na drodze mi ciągle. Znalazłam przejście. O, serio? Nadine, może pomóż mi z nim. Jasne. Chodź, staruszku. Nie postawię. Coś zaraz ją zaskoczy. Przepraszam. Wybacz. Rozpadł się. Zbliżamy się do celu. Obyśmy nie skończyły jak oni. Ciekawe, czy tutaj też jakieś będą stwory później, czy nie? O, zagadki. Oby tylko nie zalała nas teraz woda. A to ci dopiero. Co, złota? Co to jest? Obstawiam, że jakiś mechanizm, który otwiera te drzwi. Okej, po lewej stronie Siwa daje Paraśuramie topór, a po prawej mamy Paraśuramę, który odcina Ganesi kieł. Chwila, toporem? Tak. Zaraz, tym, który Siwa wręczył Paraśuramie? Tak. To chore. Normalka. Chodź, otwórzmy lepiej te drzwi. Chyba te cienie to muszą przejść. Już obawiam się, że to będzie. Okej, podoba mi się. Spróbujmy tego. Dobra, ta część się właśnie odsunęła. Cień się zgadza. Spróbujmy tego. Ty pójdziesz tam. Nie. Okej. Cienie odpowiadają malunkom. Tak jest. Spróbujmy je ze sobą zrównać. To może być niezła zabawa. Coś że nie będzie tak łatwo jednak. No, skokiem cię. Aha, dobra. Chyba czaję. Tak. Tutaj. To działa na takiej zasadzie, że to są dźwignie. Muszę to wrócić. Okej, co dalej? Na chwilę to przesunąć. A teraz to wrócić. No. I teraz a bardzo nie wiem. Tam jest w dobrym miejscu. Tutaj przesunąć trzeba tylko tego o jeden, ale wtedy się ta ruszy, więc to cofnijmy. Bo jak to popchnę, to teraz to się znajduje w dobrym miejscu, to się znajduje w dobrym miejscu. To musi się znajdować... Kurczę, to nie tutaj. Wraca... A, dobra, wracamy znowu dalej. Tutaj. Tutaj. Jedna rzecz jest brakująca. Jeszcze raz, czekajcie, to. Okej, to. Tam. Styknie? No jest wszystko. Halo. No ci się powinno tworzyć już. Ej, no wszystkie się zgadzają. Co jest? Muszę ruszyć tobą, czy co? No, dobrze jest. Halo. Już wszystko się zgadza. Tu cię nie pasują. I tu też. No co jest do cholery? Czy to tutaj? Super! Czy to muszę ruszyć? A, chyba dalej musi się nie dawać. Dobra, czekajcie, trzeba cofnąć chyba. Też nie. A, dobra, już czaję, co było nie tak. To powinno pójść bardziej tam. Utknęłaś? Wiem, co trzeba zrobić, już czekaj. Nie wiem, czemu nie zadziałało. Wiem. Ja się zacięłam. Musisz poprzesuwać figury tak, żeby ich cienie zrównały się z malunkami. Po lewej stronie powinien być Siwa, Topór i Paraśurama. Po prawej stronie powinien być Paraśurama, Kieł i Ganesia. Jasne. Tam musi być jeszcze trochę pośrodku wtedy. Tylko ten musi zostać tutaj. Figura powinna być w środku, a potem zajmij się tymi na zewnątrz. Dobra, spróbujmy. W środku powinna być ta. A to jak ją tam teraz popchnąć, by mi powiedzcie. Jezus, prawie koniec odcinka, ludzie. Chcę coś takiego, przepatrzcie. Okej. A środkowa się zgadza. Teraz ta musi wrócić tutaj. Tam jest wszystko git. Dobra, czyli wiesz. Ty teraz do środka pójdziesz. Tam to teraz wróci na swoje miejsce. I jest gotowe. Pięknie. Chyba się udało. No ale to... I odpadnie. No, ale mi wcale nie pomogłeś. Nie, dziękuję. Kluczyk. To lecimy. Trzymaj kciuki. Jaki uśmiech ma. To tak ma być? Nie wiem. Tylko nas nie zabij. Oj, nie marudź. Gotowa? To tknij. Ostrożnie. Jejku, co te zębatki, te matko. Niezwykłe. No, słodkiego siwe. Z ust mi to wyjęłaś. Przekręciłam. Blazer! Prost. Aha, wychodzą na górę. Drzwi się otwierają. Aniu, bez paniki. Wszystko będzie okej. Okej? Gdzie w takim razie jest kieł? Nie wiem, to wszystko nie ma żadnego sensu. Ma, i to dużo. Hojsalowie zwyczajnie nas wyrolowali. Chyba masz rację. Cieszę się. Nie, posłuchaj mnie. Ganesia jest symbolem... Halebidu. A Siwa jest symbolem... Beluru. Czyli dawnej stolicy. No właśnie. A jeśli król wybudował to olśniewające miasto, żeby nowa było atrakcyjnym celem najazdu dla Persów? Stara stolica poszła w odstawkę. To miejsce było przynętą. Pozwolili je splądrować, żeby ochronić Beluru. No i skarb. Założę się, że ten kieł w ogóle tutaj nie trafił. To ziemka na górze czeka na nas. O kurde. Tego chyba nie było w planie. Zaraz się ulgę. Złap się szybko. Dobra, zaczynamy teraz zabawę. Oczywiście. Ojej. A przez tą stronę? Pod wodę, nie wiadomo, jest strąć jakoś. Serio? A, dobra, z drugiej strony. Dobra, śpieszymy trochę. Co ja zrobiłem? Nie! No wiecie co? Tak ładnie szło. Dobrze, z tego momentu. To woda tylko. Dobra, nie tylko woda. Dawaj. Szybko, wspinajcie. Rękę podaj, szybko. Ale widzę, że ktoś na nas czeka pewnie. Nic ci nie jest? Jakim cudem jeszcze żyjemy? Szczepka szczęścia i dużo talentu. Co cały czas trzymałaś to w ręce, niby ten klucz? Hej. Dobra robota, wspólniczka. Piąteczka. Jest. Co to było? Masakra. No teraz to się popisałaś. Ale gdzie już mam teraz? Takie pytanko, czy... Tu nie było wodospadu? No był. Idą tutaj, wyburzyli drzwi. O nie. Zasilany wodą z wodospadu. Niesamowite. To nasza sprawka? Sorki za to? Właściwie to moja. Sos. Słuchaj, przepraszam, jeśli trafiłam w czułą strunę. A. Nie ma sprawy. Mam wrażenie, że byście się polubili. Kto? On też był uparty jak stary kozioł. Dobra, dawaj, koniec ubijania się. Musimy się stąd zmywać. Racja. Za mną. Dobra. Woda płynie w kierunku bramy. Chodźmy wzdłuż akweduktu. Dobra. Pójdę przodem. Ale ładnie. Cześć, za czy to będzie znajdźka jakaś, że leży dalej? Nie. Dobrze, moi drodzy, tak więc patrząc, po części już kończę odcinek. Jeżeli ci wam się podobał, zachęcam was do zostawienia jakiegoś lajka bądź komentarza. A jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi filmikami, jakie pojawiają się na kanale, najprościej po prostu będzie, jeżeli go zasubskrybujecie. Tak więc czekam na was i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.